O kurczaczek. Słuchajcie, w tak rozwalonym miejscu chyba jeszcze mnie nie było. Zobaczcie. Tutaj kiedyś stał budynek. Całkowicie runął na ziemię. Ja też tutaj nie mam zbyt ciekawego terenu do chodzenia. Wszystko się sypie. O kurde. Jeszcze jakiś czas temu te wszystkie ściany tutaj były, ale jak widać runęły. Zlew. Zastanawia mnie, co tutaj jest. Do 100 kg. Myślę, że tego nie otworzę. Większość terenu po prostu się rozsypała. Dobra. Kawałek normalnego murka. Tutaj też wszystko rozwalone. Boczne ściany stoją. Dobra. Wejdziemy do budynku i pokażę wam, jak jest w środku. Ale od razu mówię, że niewiele lepiej. Wszystko się sypie. Powiem wam, że to było bardzo ryzykowne, żeby tu wchodzić. Jak wygląda w środku. Tak jak mówiłem, niewiele lepiej. Wszystko się tutaj porozwalało. Obawiam się, że coś może mi tutaj posypać się pod nogami. Nie ma tutaj innego wejścia. Muszę niestety iść po tej desce. To nie będzie ciekawe. Zrobimy tak. Ja muszę się trzymać tych paneli, żeby to wszystko nie runęło razem ze mną. Można powiedzieć, że udało się przejść. Nic. Tutaj jest kolejna przeszkoda i chyba o wiele gorsza. Przegnite drzwi położone. Spróbujemy przejść bokiem. Albo przeskoczyć. Nie wiem, co będzie lepsze. Nie wiem, co tu się odbywało, ale jest naprawdę ładnie. Zrobimy trochę lepsze oświetlenie. Tapeta się jeszcze zachowała, mimo to, że ten obiekt jest bardzo stary. Zobaczcie, ktoś ukradł deski. Najprawdopodobniej był to jakiś dębowy parkiet na 100%. Powiem wam, że aż strach tu chodzić. Wszystko może runąć w każdej chwili. Idziemy dalej. No tak wygląda większość obiektu. Cały jest porozwalany wszędzie. O, lampa się zachowała. Chyba jedna z niewielu tutaj. Idziemy dalej.
Tutaj też częściowo pozabierane deski. Ciężko powiedzieć, czy mogę stąpać po tej podłodze. Zobaczcie te okiennice. Gdzie są położone drzwi, żeby można było dalej przejść. Jeżeli dowiem się coś więcej o tym miejscu, to oczywiście wszystko wam powiem przed filmem. Chodźmy to zobaczyć. Zejście na dół. Zobaczcie, jak wygląda na zewnątrz. Okno wypadło, w zasadzie cała futryna. Zobaczcie, obiekt jest bardzo, bardzo duży. Ale w zasadzie większość tych pomieszczeń jest całkowicie pusta. Dlatego nawet nie będę tam wchodził. Zrobiłem wcześniej rekonesans. Sprawdziłem, czy warto tam wchodzić. Zobaczymy tu kawałek na dół. To są zabite deski. Dobra. Tutaj mamy jedno z piękniejszych miejsc. Zobaczcie. Nie wiem, co tutaj się odbywało. Wszystko jest zabezpieczone, cały sufit. Najprawdopodobniej bali się, że w pewnym momencie runie. Ale ładne zdobienia. Bardzo ładne. Szkoda, że to za niedługo się wszystko rozwali. Ja wszedłem tędy, ale myślę, że spróbuję teraz zejść dołem, o ile będzie taka możliwość. Musiałem się wspinać po takich starych okiennicach. Dobra, spróbujemy zejść dołem. Może uda się tamtędy zejść. Gdzie to było? Tutaj. Znajdziemy wejście dołem, to będę bardzo szczęśliwy. Nie chce mi się znów wspinać. Tutaj widzę, że wejście główne jest zamknięte i to całkiem nowymi drzwiami. Zobaczymy, dlaczego to zabezpieczyli. Coś chcieli ukryć. Zobaczcie, jaka wanna żeliwna. Na pewno mogę wyjść oknem. Także już jest duży plus. Nie będę musiał się wspinać. O kurde. Coś mi się wydaje, że będzie lało. O, niedobrze. Mam kawałek do auta. Dobra. To jest chyba dobry moment, żeby opuścić to miejsce. Wyjdziemy oknem. Nie chcę, żeby coś runęło na mnie. Tutaj jakie piękne drzewa. Modrzewie. Na samym środku placu, a wszędzie wokoło są budynki. Studnia. Bardzo stare budownictwo. Tutaj jedno drzewo się chyba złamało.
tam już jest droga główna. Tutaj jeden z budynków. Również pusty. Powiem wam, że posiadłość jest gigantyczna. Aż dziwne, że nikt tego nie zagospodarował. Dobra, moi drodzy, nie będę przeciągał. Nie ma tutaj nic ciekawego, co mógłbym wam jeszcze pokazać. Więc nie będę marnował czasu. Być może gdzieś po drodze znajdę coś lepszego. Kto wie. Pokażę wam jeszcze główny budynek. Znajduje się tutaj. Z zewnątrz wygląda bardzo fajnie, ale w środku jest totalnie zdewastowany. Dobra, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację i pożegnać się z wami. Także trzymajcie się i do zobaczenia na następnej wyprawie.